Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że tutaj na początku uwielbiania została odczytana tekst tej pieśni, którą słyszeliśmy we wtorek, ponieważ bardzo koresponduje z tym, co chcę powiedzieć. Także taki fajny wstęp do mojej usługi. A dzisiaj, jeżeli miałbym mówić o temacie tego, co chcę powiedzieć, to tematem mojego zwiastowania się będzie pytanie. Tak naprawdę chcę wam dzisiaj zadać pytanie. To pytanie brzmi, dla kogo żyjecie? To, co będę mówił, chcę, żebyście ten czas poświęcili na to, żeby trochę pomyśleć o sobie, o swoim życiu i spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wiecie, myśląc o życiu, możemy sobie różne pytania zadawać. Każdy na etapie którymś tam swojego życia sobie takie pytania egzystencjalne zadaje i pewnie się zastanawia. Dlaczego żyję i w ogóle po co się znalazł na tym świecie? Myślę, że wielu z nas o tym myślało. Może niektórzy mniej, może niektórzy bardziej. Dzisiaj zwiastując chcę was pobudzić do tego, żeby jeszcze głębiej pomyśleć o tym, po co żyjecie i dla kogo żyjecie. Wiecie, tak myśląc nad tymi pytaniami, tak, no myślałem o sobie, wiadomo. Też nieraz myślałem, zastanawiałem się nad tym, czemu akurat ja urodziłem się wtedy, w tym miejscu, po co i dlaczego to wszystko. I wiecie, powiem wam jako chrześcijanie, myślę, że mamy tendencję do spłycania tego pytania. Myślę, że tak automatycznie często sobie myślimy, no jak to, po co żyjemy? No Bóg nas stworzył, chwała Mu za to. Żyjemy, bo Bóg nas stworzył. Żyjemy każdym dniem, który dał nam Pan. Chwała Panu za to. Dziękujemy Mu za każdy dzień. No i żyjemy, żeby kiedyś umrzeć. I z nadzieją oczywiście żyjemy, że pójdziemy do nieba. I zwykle tak generalnie się myśli, no. No po co tu się wgłębiać w to wszystko? Przecież Bóg nam dał życie i przyjmujemy to wszystko tak, jak jest. I wielu z nas, myślę, więcej refleksji nad tym nie poświęca więcej czasu temu, żeby się zastanowić w ogóle, po co Bóg go posłał na świat i po co go postawił w tym, a nie innym miejscu. Dzisiaj chcę was pobudzić do tego, żeby znowu o tym pomyśleć. Wierzę, że wiele ludzi myślało o tym dokładnie i cały czas myśli. Wiem, że wielu z was jest świadomych tego, po co jest na ziemi i czego Bóg od nas chce. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy taką świadomość ma i mam nadzieję, że po dzisiejszej usłudze będziemy trochę dalej w tym temacie. Więc żyjemy sobie. Nasze życie wygląda w ten sposób, że się rodzimy. No do tego momentu cała przeszłość już jest za nami i nad przeszłością no już nie ma się co zastanawiać. Przed nami jest niebo, koniec naszego życia, przyjście Pana Jezusa, być może nasza śmierć. No ale co mamy zrobić z tym wszystkim, co jest pomiędzy? Dzisiaj mam nadzieję, że odnajdziecie odpowiedź na to pytanie. Dla kogo żyjecie? Wiecie, no nie chcę mówić, że siedzimy i nic nie robimy, tak? Każdy z nas jesteśmy zabiegani, robimy wiele rzeczy w naszym życiu, poświęcamy wiele czasu na wiele różnych rzeczy. Oczywiście wielu z nas robi też rzeczy dla Boga, wiele rzeczy robimy w zborze, w kościele, wiele rzeczy robimy w naszych rodzinach, pracujemy, no mnóstwo tego wszystkiego jest. No i tak nam czas leci i nawet możemy mieć święte przekonanie, że wszystko robimy dobrze i we właściwym celu, i we właściwym kierunku to wszystko zmierza. Ale chcę wam powiedzieć, że może być tak, że pomimo tego, że będziemy ludźmi czynu, że będziemy, nie wiem, prezesem, dyrektorem, że zrobimy dużo rzeczy w życiu, może nawet myśląc dla Boga, może się okazać, że kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg nam powie, że to wszystko, co robiliśmy, na nic się zdaje. Chcę, żebyście się zastanowili nad tym, co robicie, na co czas poświęcacie i dla kogo to robicie. Dużo pytań można tu zadać dookoła, więc nie chcę, żebyśmy się teraz rozproszyli w tych wszystkich pytaniach. Więc to najważniejsze pytanie, co robimy i dla kogo to robimy. Wiecie, oczywiście zmierzam do tego, że zaraz skłonimy się do Bożego Słowa i znajdziemy odpowiedź na to pytanie, bo rozumiemy, że odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania są w Bożym Słowie. I zaraz to zrobimy. Ale
Zanim przeczytam takie wiodące słowo dzisiejszej usługi, chcę, żebyśmy jeszcze wrócili do tych naszych czynów. Wiecie, bo w zasadzie robiąc różne rzeczy, możemy, tak jak powiedziałem, robić to w różnym celu. I ja uważam, że w życiu każdego chrześcijanina takim naszym zadaniem bojowym jest, żeby w naszym życiu odkryć cel naszego życia i żeby wiedzieć, co mamy w tym naszych 60 czy 80 latach zrobić. Oczywiście robiąc różne rzeczy, bo każdy z nas szuka odpowiedzi na to pytanie i robimy wiele rzeczy. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy weszli trochę głębiej na drugi poziom i zastanowili się nad tym, co nas motywuje do tego, co robimy w życiu. Bo tak jak powiedziałem, możemy robić wiele fajnych rzeczy, ale przed Bogiem może się okazać, że to jest nic niewarte. Dlaczego tak może być? Chcę, żebyśmy na chwilę sobie przypomnieli historię Kaina i Abla. Dwóch braci i sytuacja jest taka. Jeden składa ofiarę Bogu, drugi składa ofiarę Bogu i Bóg przyjmuje ofiarę Abla, a ofiary Kaina nie przyjmuje. I wiecie, powiem wam, jak byłem dzieckiem, to nigdy nie mogłem tego zrozumieć, o co Bogu chodzi, że jednego ofiarę przyjął, a drugiego nie. I tak nawet sobie myślałem kiedyś, że nie wiem, może Bóg jarzyn nie lubił, tylko wolał mięso i przyjął tamtą ofiarę, a nie tą. Ale o co tak naprawdę chodzi w tej historii? Czytamy tam, że Bóg nie przyjął ofiary Kaina, ponieważ Kain tak naprawdę nie żył według Bożych przykazań, nie żył zgodnie z tym, czego Bóg od niego oczekiwał. I też myślę, że miał po prostu złe motywacje. Ta ofiara była złożona nie w ten sposób, jak Bóg tego oczekiwał, dlatego nie została przyjęta. Więc zmierzając tym tokiem myślenia, żeby sobie potrafić odpowiedzieć na pytanie, dla kogo żyjemy, musimy zobaczyć, jakie są nasze motywacje. Czyli po co te wszystkie rzeczy w naszym życiu robimy. To też, myślę, pozwoli nam zweryfikować, czy w ogóle jest sens robienia niektórych rzeczy, które w życiu robimy. Chcę, żebyśmy się zastanowili nad motywacją naszych działań. Bo kiedy sobie odpowiemy na pytanie, co nas motywuje, to będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie tak naprawdę, dla kogo żyjemy. Więc co nas może motywować? Dwie rzeczy takie udało mi się wyodrębnić. Nie wiem, czy to są wszystkie i czy ten zbiór wyczerpuje w ogóle możliwości, ale dzisiaj tylko opowiem o dwóch rzeczach, które mogą motywować nas w życiu. Myślę, że się zgodzicie ze mną. I taką pierwszą rzeczą podstawową, którą widzimy w Biblii od początku, to jest miłość. Boża miłość i wierzę, że Boża miłość w naszym życiu powinna nas motywować do wszystkiego, co robimy. Jak ja rozumiem tą Bożą miłość, jak rozumie ją Bóg i co o niej mówi Boże Słowo, to zaraz będziemy o tym mówić tak bardziej dokładnie. Ale wierzę, że to jest taki nasz podstawowy cel, podstawowy motywator. Niemniej jednak wiemy, że życie wygląda trochę inaczej. Tak jak kiedy pomyślimy o swoim życiu, czy najlepiej jeszcze o innych, bo tak łatwiej jest myśleć, popatrzymy sobie na ludzi, na świat i na motywy działania wszystkich ludzi, to chyba nikt nie ma z nas problemu z odpowiedzią na pytanie, że większość motywów, większość celów, większość działań, które ludzie podejmują na ziemi, jest motywowane tym, żeby ta albo inna osoba osiągnęła z tego jakąś korzyść. Więc generalnie ludzie większość rzeczy robią na ziemi tak naprawdę dla siebie, a ich głównym motywem podstawowym jest moim zdaniem egoizm. Więc ludzie żyją tak naprawdę i biegają, i działają, i robią wiele rzeczy po to, żeby po prostu coś z tego mieć. Taka jest generalnie natura ludzka i jakby podstawowe pierwsze myśli ludzi, kiedy chcą coś robić, to się zastanawiają, co zrobić, żeby mieć z tego pożytek, zysk, co zrobić, żeby coś więcej osiągnąć, żeby więcej mieć. I tak naprawdę można całe życie w ten sposób przerobić i robić tylko po to, żeby mieć dla siebie. Taka jest motywacja ludzi i tak generalnie wygląda świat. A mówię o tym, bo my też jesteśmy ludźmi i zdajemy sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że jesteśmy chrześcijanami i gdzieś tam, myślę, każdy z tyłu głowy ma tą świadomość, że powinniśmy robić wszystko z miłości dla Boga, to jednak wiem, że każdy z nas w swoim życiu walczy z egoizmem, ze swoim ja. I nieraz zapominamy się i płyniemy w duchu egoizmu, że tak powiem, i robimy wiele, wiele rzeczy
które robimy tak naprawdę dla siebie, nie dla innych. I być może komuś to się wydawać, że to jest normalne, no bo jakby nie da się żyć, ignorując zupełnie swoje potrzeby, ale kiedy popatrzymy na Pana Jezusa, to On jest przykładem właśnie tego, że można żyć zupełnie nie zajmując się sobą. Przynajmniej nie ma nic o tym w Biblii. O tym zaraz jeszcze bardziej dokładnie powiem. Ale no z tą miłością mamy problem, z tą motywacją mamy problem. Często wkrada się do naszego życia egoizm. Jeżeli tego nie kontrolujemy, nie pilnujemy, to możemy naprawdę popłynąć i może się okazać, że w naszym życiu wszystko, co robimy, jest jakimś tam działaniem ku własnej korzyści, ku zaspokojeniu własnych potrzeb czy własnych celów. Więc mamy dwa motywatory. Jednym jest egoizm, który wiemy oczywiście, że jest zły, a drugim jest Boża miłość, którą zaraz wyjaśnię. No i dzisiaj posłuchajcie o jednym i drugim. Zachęcam was bardzo, was proszę, żebyście cały czas, kiedy będę mówił, myśleli o sobie oczywiście i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo tak naprawdę żyjecie, ile osób robicie, ile rzeczy robicie dla siebie, ile dla innych. Idźmy dalej. Rozpocznę może tak trochę bardziej, będę chciał wyjaśnić jeszcze ten egoizm. Zacznę od tego złego, ale tego nie jest dużo, a potem skupimy się na Bożej miłości, bo jest o wiele ciekawszym tematem. Słuchajcie, no już wspomniałem o tym, że świat generalnie stoi na egoizmie, zbudowany jest na egoizmie i jak wiem, jak rozmawiamy z osobami, które świadomie Boga odrzucają albo Go wprost ignorują, no to zwykle rozmowy się kręcą wokół tego, co robimy za ile, jak zrobić, żeby mieć więcej i tak dalej. Nie muszę chyba tego opowiadać. Też mówię o tym Boże Słowo, zdając sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach takich, a nie innych. Możemy się zgodzić z tym i chyba nikt nie będzie miał problemu z przyjęciem do wiadomości, że żyjemy w czasach, gdzie rządzi egoizm. Mówi o tym drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. I tam jest cała lista tego, co ludzie robią. Znamy ją, ale ja przeczytam tylko pierwsze cztery wyrazy. Ludzie bowiem będą samolubni. Chciwi, chełpliwi i tak dalej, ale zobaczcie, co jest na pierwszym miejscu. Ludzie będą samolubni. No i są samolubni? Zgadzacie się ze mną? Są, no nie? Więc egoizm generalnie panuje na świecie, jest podstawą wielu działań ludzi, a my w tym świecie jesteśmy. Więc wiem, że to wszystko też przenika do nas, do naszego życia. Dzisiaj chcę was zachęcić do tego, żebyście trochę głębiej w to zajrzeli i spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, co motywuje was. Więc kilka prawd na temat egoizmu. Kiedy spojrzymy na definicję egoizmu, to mówi ona o tym, że jest to nadmierna lub wyłączna miłość do samego siebie. Więc też nie możemy przesadzać i mówić, że każda myśl o nas samych jest egoizmem. Ale kiedy większość naszych działań lub wszystkie nasze działania, motywy i myśli zmierzają ku temu, żeby sobie zrobić przyjemność, to możemy przyznać, że jesteśmy wtedy egoistami. I to, co jeszcze jest w egoizmie, co go określa, to jest to, że egoista jest obojętny na to wszystko, co dzieje się wokół, a tak naprawdę jest obojętny na ludzi, którzy są wokół niego, obok niego. Więc egoista nie będzie się przejmował do końca tym, co się dzieje wokół niego, jakie są pragnienia innych ludzi, jakie są oczekiwania, jakie są normy, zachowanie się w danym miejscu. Egoista nie będzie się przejmował tym, że ktoś potrzebuje, że ktoś się ma źle i tak dalej. Jak o tym mówię, to myślę, że też już od razu widzimy, że w zasadzie egoizm jest takim przeciwieństwem tego, co nauczał Jezus, co mówi Biblia o tym, jak mamy się zachowywać w stosunku do innych. Więc takim, powiedzmy, egoizm jest takim przeciwieństwem tak naprawdę Bożej miłości. Więc pamiętajmy, że egoizm to miłość do samego siebie tak naprawdę i też obojętność na innych ludzi. I teraz chwileczkę pomyślcie, jaka postać z Bożego Słowa przychodzi wam do głowy, kiedy myślimy o czymś takim, że był sobie ktoś i stwierdził, że on jest teraz najważniejszy,
On odrzuca Boga, Jego normy, Jego zasady. Teraz on będzie robił po swojemu i tak jak chce. O kim mówię teraz? Mam na myśli tutaj szatana. Więc Lucyfer, tak, anioł światłości, był aniołem, był w niebie, był z Panem Jezusem, miał z nim relację i żył tak, jak go stworzył Pan Bóg i po to, do czego go Bóg stworzył. Tak, i przyszedł taki moment, że szatan się zbuntował po prostu. Powiedział, no dziękuję Boże, ale już nie chcę żyć tak, jak Ty sobie to wymyśliłeś. Ja też jestem mądry, ja też sobie poradzę, ja też sobie mogę zrobić po swojemu, ja mam swoich aniołów i ja sobie teraz swoje królestwo założę. Dziękuję, do widzenia i koniec. Także istota szatana i to wszystko, co o nim wiemy i na czym zasadza się królestwo ciemności, to wszystko rozpoczęło się tak naprawdę od egoizmu tego konkretnego anioła. Więc możemy powiedzieć w związku z tym, że szatan jest ojcem egoizmu. Że wszystko, co z egoizmem związane, ma też pewnie jakiś związek z ojcem egoizmu, czyli z szatanem. I mówię to już tutaj po to, żeby was ostrzec, żebyście wiedzieli i zdawali sobie sprawę z tego, że egoizm jako bunt przeciwko Bogu, jako odrzucenie norm Bożych, jako odrzucenie Bożej miłości jest oczywiście grzechem. Ojcem tego egoizmu jest szatan, więc każdy prawdziwy egoista służy nie Bogu, tylko służy szatanowi. Więc egoizm gdzieś tam kręci się po naszym życiu, tak? Mamy myśli i często myślimy o tym, żeby coś sobie poprawić, polepszyć, dobrze zrobić. I w tym momencie chcę, żebyście pamiętali, że kiedy wkraczacie na teren egoizmu i miłości do samego siebie, to tak naprawdę wkraczacie na teren szatański. To znaczy, że krzyczycie i że zaczynacie służyć szatanowi. Więc stąd się wziął egoizm, a że szatan jest panem tego świata w pewnym sensie, no to też tak to wygląda, jak wygląda, że wszędzie na świecie egoizm króluje. No i też domyślam się, że szatan jako ojciec egoizmu wszelkie swoje działania kieruje na to, żeby ludzi po prostu na ten egoizm przeciągnąć, tak? Skąd biorą się takie myśli? Weź, zrób sobie po swojemu. Ty jesteś panem swojego życia. Ty możesz decydować za siebie. Nie słuchaj innych, nie przejmuj się innymi. To są wszystko zachęty do egoizmu i to są na pewno to jest działanie szatana. Więc kiedy będziemy czuli, że stąpamy po egoizmie albo go dotykamy, to pamiętajcie, że to jest dzieło szatana i że tak naprawdę stajecie przed wyborem, komu chcecie służyć. Myślę, że kiedy przypomnimy sobie, że egoizm to tak naprawdę szatan w czystej postaci, to będzie nam łatwiej zrezygnować z takich rzeczy, które możemy egoizmem nazwać. Tak jak powiedziałem, już egoizm jest przeciwieństwem Bożej miłości, o której za chwilę powiem. Więc on zupełnie zmienia kierunek naszych myśli, dążeń i motywów, tak? Egoista będzie zmierzał ciągle na swoją korzyść i będzie poświęcał dlatego wiele, tak? Bo żeby myśleć o sobie, to też trzeba dużo czasu poświęcić i automatycznie mniej czasu poświęcamy innym ludziom, odwracamy się od ich potrzeb i od tego wszystkiego, czym powinniśmy się zająć. I co jeszcze takiego ważnego? Egoizm moim zdaniem niszczy relacje. Już to pokazał sam szatan, kiedy odrzucił Boga i kiedy zbuntował się i odszedł od Niego. To już wtedy skończyła się relacja anioła światłości z Bogiem. Od tego momentu nazywamy tego anioła już szatanem, więc skończyła się relacja tam. Tak samo skończyła się relacja Adama i Ewy i Boga, kiedy oni zgrzeszyli. Więc każdy grzech jakby rozcina naszą relację z Bogiem, ale też wiemy, że samolubstwo i myślenie o sobie i miłość do nas, do siebie samego niszczy bardzo prosto i szybko nasze relacje z innymi ludźmi. Chyba przykładów nie muszę podawać. Więc postępując egoistycznie, podsumowując, chybiamy celu, który nam Bóg wyznaczył. A chybienie celu to oczywiście grzech. Więc dzisiaj
proszę was, odpowiedzcie sobie na pytanie, dla kogo żyjecie, ile egoizmu jest w waszym życiu, bo oczywiście zmierzam do tego, że musimy się z tym rozprawić, jeżeli mamy z tym problem. A teraz pomyślmy trochę, pochylmy się nad miłością, Bożą miłością, bo tak naprawdę dzisiaj o tym przede wszystkim chcę wam powiedzieć, chcę was do tego zachęcić. Możemy sobie otworzyć pierwszy list Jana, 4 rozdział. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Zastanówmy się na chwilę nad tym fragmentem Bożego Słowa. O czym mówi tutaj Jan w tym liście? Więc Bóg jest miłością. On jest początkiem miłości, autorem miłości, więc wszystko, co możemy powiedzieć o prawdziwej miłości, to tak naprawdę pochodzi od Boga. To z kolei oznacza, żeby kochać ludzi i naprawdę okazywać prawdziwą miłość swojemu bliźniemu, musimy mieć Boga po prostu, musimy mieć kontakt z Nim, musimy znać Boga, musimy oddać Mu swoje życie, musimy tą miłość przyjąć od Boga, bo dopiero wtedy będziemy w stanie tą miłość okazać komuś innemu. Więc generalnie, jeżeli jest jakiś człowiek, który mówi, że kocha drugą osobę, a nie ma Boga, nie zna Boga, no to wtedy nie mówi on o prawdziwej miłości. Oczywiście, wiecie, miłość, to słowo różne rzeczy określa, tak? I nie mówimy tutaj o emocjach, o uczuciach, o oświadczeniach, deklaracjach, czy czymkolwiek takim, tak? Tu naprawdę ten fragment mówi o miłości bardzo praktycznie. Więc tak naprawdę, mając na uwadze werset, że mamy miłować nie słowem, lecz czynem, możemy powiedzieć, że miłość tak naprawdę jest działaniem praktycznym. Wyraża się w praktyce, a nie jest tak naprawdę tym, co mówimy, co deklarujemy, tak? Więc Bóg jest miłością, miłość pochodzi od Niego i bez Boga nie ma miłości. Więc jak ktoś jest bez Boga, żyje bez Boga, to nie może powiedzieć tak naprawdę, że kogoś miłuje, że okazuje miłość. Co jeszcze tutaj widzimy, tak? Bóg przez to, co zrobił, to, co Pan Jezus zrobił na ziemi, to wszystko było po to, żeby nam też pokazać, na czym ta miłość powinna polegać. Bóg jest wzorem miłości, jest autorem, więc tak naprawdę od Niego tylko możemy się dowiedzieć, na czym ta miłość ma polegać, jak ma wyglądać i co powinniśmy robić, żebyśmy mogli powiedzieć, że my kogoś miłujemy. Też widzimy to z tego fragmentu, że miłość jest nakazem, tak? Tutaj mamy dwa razy jest wspomniane, że mamy miłować. To jest przykazanie, więc w tym momencie, jeżeli ktoś sobie pomyślał, a nie chce mi się o tym myśleć w ogóle, to już to jest twój błąd, bo jakby nie ma takiej opcji, że możemy ten temat zignorować. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to masz miłować, a jeżeli masz miłować, to musisz wiedzieć, jak to masz robić. Więc proszę sobie nie odpuszczać, dokładnie słuchać, czym jest miłość, bo my jako prawdziwi chrześcijanie musimy wiedzieć, na czym to polega i oczywiście musimy to do praktyki wprowadzić. Bóg jest wzorem miłości i On nam dał wzór miłości doskonałej. Na czym ten wzór polegał? Zaraz będziemy to roztrząsać na przykładzie innych wersetów, ale taka podstawowa rzecz, która pokazuje nam ogrom Bożej miłości i jej sens, to jest życie Pana Jezusa na ziemi i cel Jego przyjścia na ziemię, tak? Więc Pan Jezus przyszedł tutaj,
na ziemię? Z miłości. Sam oczywiście jako Syn Boży jest miłością, ale on przyszedł z miłości Boga do ludzi. I doskonałość, perfekcja Jego miłości polega na tym, że On po prostu zrobił wszystko, maks, totalnie wszystko, co mógł zrobić po to, żeby nas uratować. I ten maks to była po prostu Jego śmierć na krzyżu. Bo większej miłości nad tym nie ma niż to, kiedy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół. Więc Pan Jezus pokazał nam wzór tej miłości w ten sposób, że swoje życie za nas położył. On oddał wszystko, zapłacił pełną cenę maksymalną, jaka jest możliwa. I to jest przykład miłości dla nas. Więc wszystko, co robił Pan Jezus na ziemi, zaraz powiem o tym dokładnie, było motywowane miłością i zmierzało do osiągnięcia doskonałości tej miłości, czyli do śmierci za swoich przyjaciół, czyli za nas. No i o tym ten fragment mówi, tak? Że On nas umiłował i posłał swojego Syna. Więc już na przykładzie Pana Jezusa i na tym przykładzie tego fragmentu, którego czytaliście, widzimy, że sensem miłości i celem miłości jest okazywanie miłości innym. Przede wszystkim oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że na pierwszym miejscu jest Bóg, więc też Boże Słowo o tym mówi, że mamy okazywać miłość Bogu, ale też mamy okazywać miłość ludziom. I nie wiem, co sobie myślicie o wersetach od 19 do 21 tego rozdziału, ale chcę wam coś powiedzieć na ten temat, bo dla mnie trochę to takie odkrycie było, kiedy czytałem ten fragment. Bo wiecie, do tej pory jak czytałem ten fragment, to kto nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Wiecie, zawsze sobie myślałem, no przecież ja nikogo nienawidzę, no, to mnie nie dotyczy w ogóle, no nie? Nie wiem, no tam może parę ludzie mają, niektórzy jakiś problem z nienawiścią, ale ja nie mam problemu z nienawiścią, więc jakby te wersety były dla mnie takie niedostępne. Ale co one mi pokazały? One mówią o tym, że człowiek jest powołany, jego celem jest miłość do Boga i do ludzi i że jakby to jest i, nie ma tam lub, tylko jest i. Czyli sensem miłości Bożej jest to, że miłujemy i Boga, i ludzi. I nie można, ten werset o tym mówi, nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. I tak samo nie można naprawdę kochać ludzi, nie kochając Boga. Więc jest jakaś osoba, która mówi, o, jestem chrześcijanin, Boga kocham, Boga uwielbiam, chodzę do kościoła i chwała Bogu. I w ogóle, i ta osoba się oszukuje, że jest w relacji z Bogiem, bo okazuje się, że są ludzie, do których ona się nie odezwie nigdy, albo są ludzie, którym ta osoba nigdy nie przebaczyła. No to jak nie masz relacji z ludźmi, nie miłujesz ludzi, to nie miłujesz Boga. Chociaż może ci się to wydaje, że miłujesz. Ale nie ma takiej opcji w ogóle. O tym to mówi, tak? To, ten fragment. Więc jak chcemy mówić o prawdziwej miłości Bożej, to jest wtedy, kiedy miłujemy Boga naprawdę i wtedy, kiedy miłujemy ludzi naprawdę. I to nie tylko wybranych, nie tylko członków zboru albo naszych przyjaciół, ale ludzi ogólnie, tak? Więc tutaj w tym momencie już bym chciał was zachęcić do takich refleksji, jak wyglądają wasze relacje z ludźmi, bo no myślę, że tam każdy przyjmuje, że relacje z Bogiem ma, ale wiem, że jest dużo takich osób, które mają problemy w relacjach z ludźmi i tematy się ciągną naprawdę długo. Tak? Mamy problem z przebaczeniem, mamy problem z zapomnieniem, mamy problem z niektórymi porozmawiać albo niektórym spojrzeć w oczy. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to nie miłujesz Boga i nie miłujesz ludzi, bo musisz miłować jedną osobę i drugą jednocześnie. Miłujmy się, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego nie widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Więc miłość Boża, ta prawdziwa, ta praktyczna, to jest, kiedy miłujemy Boga i kiedy miłujemy ludzi i kiedy raczej nie miłujemy siebie, tak? W sensie egoizmu. Więc to są jakby trzy elementy. Najczęściej o nich się mówi na uroczystościach ślubnych, tak? Mówi się o trójnym sznurze, który nie tak szybko się zerwie i często najczęściej myślimy o tym w kontekście małżeństwa, ale to chodzi o relacje między Bogiem a ludźmi i między ludźmi a ludźmi. I kiedy ma być miłość, to muszą być te wszystkie trzy elementy, tak? Więc już wspomniałem, że miłość
związane jest z relacjami tak naprawdę na podstawie tego słowa i innych wersetów, chcę wam powiedzieć, że doszedłem do wniosku, że nie ma miłości bez relacji. No bo wyobraźmy sobie człowieka, którym powiedzmy oficjalnie odrzuca Boga, a z ludźmi też nie chce mieć za bardzo nic wspólnego, powiedzmy, że ludzi nie lubi. No i mamy takiego jednego człowieka, no i czy w życiu takiego człowieka może jakakolwiek miłość zaistnieć, skoro on nie ma relacji z ludźmi, nie ma relacji z Bogiem, a miłość tak naprawdę istnieje tylko w relacjach? No nie ma takiej opcji, tak? Więc żeby była miłość, to też muszą być relacje, tak? Jeżeli odrzucamy Boga, a nie odrzucamy ludzi, też nie ma opcji, też nie ma miłości. Jeżeli jesteśmy sami i kochamy tylko siebie, też nie ma miłości, albo jest miłość, ale tylko do samego siebie, czyli egoizm. Przeczytajmy parę fragmentów, które nam mówią o tym, że mamy mieć relacje, że mamy miłować, chociaż je wszyscy znamy, bo są bardzo znane, to i tak je przeczytajmy. Pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest kolejny fragment, który potwierdza nam, że naszym celem i sensem jest miłowanie Boga i miłowanie ludzi. Co prawda to jest rozdzielone, ale jest i to, więc i to jest naszym przekazaniem, więc i to powinniśmy w naszym życiu robić. I jeszcze bardziej potwierdzający to fragment to list do Rzymian, 13 rozdział. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Chociaż mi się wydaje temat miłości taki bardzo omówione z każdej strony, pod każdym kątem i wiele razy, to jednak mam przekonanie, że znowu powinienem o tym mówić, ponieważ tak nam mówi Boże Słowo, że to jest to, co jest najważniejsze. A my tak szybko zapominamy o tym, co najważniejsze, tak? Czasami skupiamy się na rzeczach, które niewiele z miłością mają wspólnego. Czasami rozdrabniamy się w te inne przykazania, tu jednego, jednym się przejmujemy, innym się nie przejmujemy, a tak naprawdę wystarczy zacząć od miłości. Jak okażemy się doskonali w miłości, to już całą resztą nie musimy się martwić, bo to wszystko się w tym spełni. Więc myślę, że wystarczy tyle teorii na temat miłości na podstawie listu Jana. A teraz chcę, żebyśmy się zastanowili, jak miłować, żeby było dobrze. I powiem wam, że to jest bardzo fajny temat i bardzo dużo jest w Bożym Słowie i kto czytał Boże Słowo, to na pewno to wie, ale i tak sobie to omówimy. Oczywiście pamiętając tam z tyłu głowy, miejcie pytanie, dla kogo żyję? Czy was motywuje egoizm? Miłość do samego siebie i zbieranie dla siebie i tak dalej? Czy was motywuje miłość, ale taka, o której ja mówię teraz, tak? Zobaczmy, to jest oczywiście, no w praktyce to jest bardzo trudne. Każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę, że bardzo trudno nam jest postawić innego człowieka przed naszymi chęciami, marzeniami, potrzebami i tym, co sobie dla swojego życia wyobraziliśmy, wymarzyliśmy. Bardzo trudno to zrobić. Widzimy to na przykładzie choćby małżeństw, bo to już jest taka sytuacja, że już no nie da się tej drugiej osoby zignorować i trzeba to jakoś, tą miłość przerobić. Trudna sprawa, ale bardzo fajny wzór tego, jak to powinno wyglądać, nam pokazał Pan Jezus. Więc też parę fragmentów sobie przeczytamy, ale zanim to zrobię, pomyślcie sobie o Panu Jezusie. Wróćmy myślami do Ewangelii, którą myślę, że każdy z was nieraz czytał. No i skupmy się na fragmencie oczywiście życia Pana Jezusa, kiedy On już służył, tak? Kiedy po okuszeniu został napełniony Duchem Świętym i poszedł służyć ludziom. I ten moment aż do Jego śmierci na krzyżu to jest streszczenie w praktyce tego, jak powinna wyglądać miłość. Będziemy mówić o dwojakiej miłości. Miłości do Boga i miłości do ludzi. I teraz chcę, żebyśmy pomyśleli o miłości do Boga. No i teraz
Też myślę, że wielu z nas nieraz się zastanawiało, jak żyć, żeby Bogu się podobać, żeby Bóg to nasze życie przyjął, żeby kiedy pójdziemy przed Jego oblicze, po naszym końcu, żeby powiedział: dobrze wszystko zrobiłeś, jestem zadowolony, wejdź do nieba i będziemy razem. Każdy z nas o tym marzy, więc nieraz się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby nam to wyszło, ponieważ z tyłu głowy wiemy, że Bóg już niejednemu powiedział: nie znam Cię, albo wszystko, co zrobiłeś, jest marnością, nic nie znaczy dla mnie przed moim obliczem. Bo takie jest też ryzyko, że Bóg nam może tak powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, to On w ogóle tego nie zna. Więc jak wyglądała relacja Pana Jezusa z Bogiem? Kiedy myślimy o Ewangelii, o życiu Pana Jezusa, no to co widzimy? Najczęściej czytamy, że Pan Jezus zwykle w nocy dopiero szedł na odosobnienie, szedł gdzieś na górę do ogrodu i tam się modlił. Więc wiemy, że takim fundamentem relacji Jezusa ze swoim Ojcem była rozmowa, była modlitwa. No i w tej modlitwie nie wszystko jest dokładnie opisane w Bożym Słowie, ale możemy się domyślać, że Pan Jezus, kiedy się modlił, to po prostu wylewał swoje emocje, myślę, swoje myśli, swoje obawy, swoje zmęczenie, może swoje zniechęcenie, to wszystko Bogu przynosił. On przynosił mu każdy dzień i on prosił Boga o to, żeby go Bóg prowadził, żeby go wspierał, żeby go wyposażył, żeby dał mu moc, żeby miał siłę do tych ludzi wszystkich. Więc ta rozmowa była bardzo ważna, była takim gruntem, podstawą do tej relacji. Więc myślę, że wszystko, co Pan Jezus zrobił, o czym myślał, to o tym wszystkim cały czas Bóg wiedział. Pan Jezus cały czas na bieżąco swoje życie, że tak powiem, przegrywał na twardy dysk do nieba i tam, tam Bóg wszystko wiedział na bieżąco. Więc to taka pierwsza wskazówka dla naszego życia. Bo akurat tu nie ma wątpliwości, że my też tak powinniśmy robić i że nie można mówić o relacji, kiedy my milczymy, no nie? No bo postawcie na krześle kobietę i mężczyznę i każcie im milczeć i ile im zejdzie, zanim oni stworzą relację. No nie stworzą relacji, bo się nie da po prostu bez wzajemnej rozmowy, bez wymiany myśli, bez wymiany i prezentowania emocji tego wszystkiego. Więc Pan Jezus cały czas był w kontakcie z Bogiem i w modlitwie to wszystko wylewał. Ale to nie wszystko. No nie tylko polegało na rozmowach i na tym, że Pan Jezus prosił. On w swoich modlitwach cały czas miał świadomość swojego celu i tego, co tam robi, więc życie Pana Jezusa tak naprawdę byli ludzie, którzy tam z Nim byli, więc też Pan Jezus cały czas w modlitwach wierzy, że przynosił tych wszystkich ludzi. Tak, wiemy, że On czynił cuda, ale On to czynił mocą Boga i tą moc od Boga odbierał, kiedy się modlił, więc On modląc się przynosił wierzę tych ludzi też Bogu, tak? Modlił się o tych wszystkich przyjaciół, o tych, których znał, których nie znał, których wiedział, że spotka albo nie spotka. Więc to wszystko, co Pan Jezus zrobił, ta Jego moc brała się też z tej relacji. No i trzeci element relacji Pana Jezusa z Bogiem jest taki, że Pan Jezus, kiedy już przestał się modlić, kiedy szedł do ludzi, to żył. I żył On zasadami Bożymi, czyli przykazania, zasady Boże, których był świadomy, bo był od Boga, on wiedział, czego Bóg oczekuje, według jakich zasad chciał, żeby Pan Jezus funkcjonował na ziemi, więc Pan Jezus cały czas tych zasad pilnował i według nich postępował. Więc relacja z Bogiem to nie tylko z Nim rozmawianie, to nie tylko żalenie się Mu, to nie tylko zasypywanie Go prośbami, ale to też życie i praktyczne stosowanie zasad, które Bóg nam dał. Stosujemy Jego przekazania i wtedy dopiero mamy relację pełną z Bogiem. Kiedy nie stosujemy przekazań, olewamy je, to nie ma relacji, bo mówi o tym nie jeden fragment Bożego Słowa. Więc zobaczmy, co o tym mówi Ewangelia Jana, rozdział 14. Kto ma przekazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Więc mówimy o miłości do Boga tylko wtedy, kiedy przestrzegamy Jego przykazań. Kiedy nie przestrzegamy Jego przykazań, nie mamy relacji z Bogiem. Nie ma miłości w ogóle, nie ma o czym gadać.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, jest moim słowem. Nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. No mamy wprost napisane, nawet nie trzeba szczególnie wyjaśniać, tak? Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. Więc jeżeli jesteś świadomy tego, że w swoim życiu przestrzegasz przykazań, ale tylko tam paru z całości albo 80% przykazań, albo chociaż masz jedną rzecz, która wiesz, że jest złamaniem Bożego przykazu, ale ją masz, ją tolerujesz i tego nie zmieniasz, to nie masz relacji z Bogiem i nie masz miłości Ojca. A nie mając też miłości Ojca, nie możesz mówić o miłości prawdziwej do ludzi. Więc ten fragment nam mówi, że nie ma kompromisu, nie ma zmiłuj się, że tak powiem, tak? Jeżeli chcemy Bogu prawdziwą miłość okazać, to przestrzegamy Jego przekazań i koniec, kropka. Jakie one są, wszyscy wiemy, mamy Boże Słowo. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Do tych nieuciążliwych nie będę wchodził, bo to też dużo można powiedzieć. I chcę wam też jeszcze powiedzieć taką uwagę do tego poprzedniego wersetu, bo tam jest tak napisane do Ewangelii Jana. Tego też będzie miłował Ojciec i ja Go umiłować będę i objawię Mu samego siebie. I chcę powiedzieć coś o tym samego siebie, bo często tak w życiu chrześcijan jest, że zależy nam na tym, żeby poznać, kim jest Bóg. Modlimy się o to, Boże, objaw mi się, pokaż mi, kim jesteś. Chcę więcej, lepiej Ciebie znać, chcę zobaczyć, jaki Ty naprawdę jesteś. Wiele osób tak się modli. Chcesz, żeby Bóg Ci się objawił? Chcesz zobaczyć, jaki On naprawdę jest? Kto przykazanie moje przestrzega, ten mnie miłuje i tak dalej, i tak dalej, i objawia mu samego siebie. Chcesz, żeby Bóg się objawił tobie, to musisz mieć z nim relację, oczywiście na jego zasadach, tak? To była miłość do Boga. Taką widzimy w Ewangelii, patrząc na relację Pana Jezusa ze swoim Ojcem, patrząc na wybrane fragmenty. A teraz zobaczmy jeszcze na miłość do ludzi, jak to powinno wyglądać. No i znowu chcę, żebyśmy w pierwszym momencie zobaczyli na Pana Jezusa. Co też ten Pan Jezus zrobił z tymi ludźmi? Odkąd zaczął służyć? No to takie podstawowe rzeczy wiemy. No Pan Jezus chodził, znowu rozmawiał z ludźmi, miał relacje z ludźmi, miał przyjaciół, miał znajomych, miał uczniów, miał osoby, które w szczególny sposób miłował, o które się troszczył, o które się modlił. On ludzi uzdrawiał, on im pomagał, on zaspokajał ich potrzeby. I można by dużo, dużo wymieniać, a tak naprawdę można to sprowadzić do jednego. Czy Pan Jezus swoje życie oddał tak naprawdę ludziom? On całego siebie poświęcił. Nie wiem, czy zauważycie to, ale życie Pana Jezusa, funkcjonowanie Jego na ziemi można podzielić na dwa kawałki. Kiedy się obudził, wyszedł na ulicę, już od razu tłum, od razu ludzie i ciągle obsługiwanie ludzi, modlenie się o nich, mówienie im, przekazywanie im Bożego poselstwa, miłości, Ewangelii, zajmowanie się ludźmi, uzdrawianie, uwalnianie, przywracanie im życia. Po prostu 24 na dobę ludzie za nim chodzili i myślę, że niejednego z nas by to zmęczyło do tego stopnia, żebyśmy po prostu chcieli od tych ludzi uciec. A druga część życia Pana Jezusa, nie wiem, ile on spał, bo niedużo w Biblii o tym mamy napisane, ale nieraz noce on spędzał na rozmowie z Bogiem, tak, na relacji z Ojcem. Więc życie Pana Jezusa to tylko tak naprawdę relacja z Ojcem i relacja z ludźmi. I ani jednego zdania o tym, że on się zajmował sobą, że tam, nie wiem, szukał żony, budował dom, nie wiem, co by Pan Jezus mógł robić, ale my wiemy, co my robimy, no nie? Ile rzeczy my robimy. Aż się nie chce wierzyć, że da się żyć bez tego wszystkiego. Ale Pan Jezus tak funkcjonował i On jest tym wzorem, na który powinniśmy patrzeć. Więc życie Pana Jezusa, relacje Pana Jezusa z ludźmi to nieustanna troska o nie. Myślę, że też takim najważniejszym celem życia Pana Jezusa, On wiedział o tym, jest to, żeby za nas umrzeć. I tak naprawdę najważniejszym celem miłości też jest
ta ewangelizacja, tak? Bo Pan Jezus cały czas ewangelizował. On wyjaśniał ludziom Boga i mówił tak naprawdę, kim jest Bóg. Przekazywał im Boga, Jego serce, okazywał ludziom miłość przez Pana Jezusa. Ludzie mogli zobaczyć, na czym w ogóle miłość Boga do ludzi polega. Więc ciężka robota, naprawdę ciężka robota. Ja wam powiem, moja praca zawodowa też polega na tym, że siedzę za biurkiem i w kółko do mnie ludzie przychodzą, tak? Oni teoretycznie szukają pracy, a jako doradca zawodowy powinienem im w tym pomóc, ale zwykle to wygląda tak, że ja siedzę, przychodzi do mnie klient, ja mówię, jak wygląda pana sytuacja, proszę powiedzieć. No i ludzie zaczynają. W ogóle ja obsługuję w urzędzie pracy klientów z niepełnosprawnościami, więc najczęściej rozmowa polega na tym, że ta osoba zaczyna mi opowiadać o tej chorobie, o tamtej. Tu mam problem, tu są osoby takie, które mi mówią, ja już nie chcę żyć, ja chcę popełnić samobójstwo. Są osoby, które mówią, nienawidzę tego, tamtego, ten kraj jest taki, owaki, ten rząd taki. I wiecie, po 8 godzinach czasami są klienci, gdzie ja po prostu zdania nawet nie wypowiem, bo te osoby chcą się wylać. I ja po 8 godzinach naprawdę mam problem z miłowaniem ludzi, bo po prostu głowa mnie boli od tego wszystkiego i się zastanawiam, jak Pan Jezus mógł tak całymi dniami, bo przypuszczam, że ludzie tak samo z Nim postępowali, że zdawali sobie sprawę, że On im może pomóc, więc na pewno Mu tam biadolili o swoim życiu i prosili Go, Boże, pomóż mi z tym, pomóż mi z tym, tu potrzebuję, uzdrów mnie. I tak cały dzień za Nim chodzili. Nie wiem, jak On to zrobił. Ja mam z tym wielki problem, ale do tego powołuje nas Bóg, do tego nas zachęca Słowo Boże, żebyśmy na ludzkie potrzeby, na ludzi wokół nas odpowiadali, tak? Przychodzi do ciebie sąsiadka i biadoli, to wysłuchaj jej, ale też jej pomóc, powiedz jej chociaż to, co trzeba, tak? Na tym polega miłość, na praktycznym działaniu. Trudne to jest i wiem, że wielu z nas wolałoby żyć w takim, no w swoim domu, w swoim świecie, zaszyć się w swoim domu i zajmować się tylko swoimi problemami, no bo tymi problemami to my musimy się zająć, no bo nikt tego nie zrobi za nas. No i w tym sobie siedzimy, a już jak mamy posłuchać sąsiadki czy jakichś innych ludzi z napłota z problemami, to już nie mamy siły na to i nie chce nam się. A tymczasem Boże Słowo mówi, że miłość do bliźniego polega zupełnie na czymś odwrotnym, tak? Polega na tym, że my troszczymy się o ludzi, pomagamy im. Oczywiście nie mamy może takiego wachlarza działań czy narzędzi, jak miał Pan Jezus, chociaż Boże Słowo mówi, że nie mamy nic mniej niż On miał. On jest tym przykładem. No. Na tym to ma polegać ta miłość. Nie na tym, że my powiemy, że kochamy ludzi, że lubimy ludzi, tolerujemy. To wszystko jest, miłość jest działaniem, tak? Więc tak widzimy, jak wyglądała relacja Pana Jezusa z ludźmi na ziemi. No i myślcie o tym, bo my powinniśmy do tego dążyć. Nie wiem, czy to jest możliwe, po prostu jak o tym myślę, to mnie to przerasta. Ale na tym polega miłość do ludzi. I jeszcze zobaczmy na Boże Słowo. Bo też możemy dojść do wniosku, tak jak ja momentami myślę, że to po prostu jest nierealne, niemożliwe, że nie jesteśmy w stanie w ogóle czegoś takiego zrobić jak Pan Jezus. No jak my możemy ogarnąć tyle problemów i tyle ludzi, jednocześnie zostawiając gdzieś za nami nasze własne problemy? No po prostu każdy człowiek podstawowy powie, że to jest w ogóle nierealne. Ale zobaczmy, co mówi Boże Słowo, bo to też nie jest na tej zasadzie, że jeśli macie siły, to zajmijcie się ludźmi. Jeśli macie siły, to wy wysłuchajcie. Jeżeli nie macie siły, to możecie ludzi zostawić i być obojętnymi. Nie ma takiej opcji. Jak jesteśmy obojętni na innych ludzi, na potrzeby innych, to już powiedziałem połowę definicji egoizmu, tak? Zobaczmy na Boże Słowo. Co ono mówi o relacjach do ludzi? Możemy sobie zobaczyć. Pierwszy list do Koryntian 14:1. Dążcie do miłości. Myślę, że Pan Jezus zdawał sobie sprawę, znaczy w tym przypadku apostoł, ale zdajemy sobie sprawę, że nikt z nas tak pstryknięciem palca nie osiągnie doskonałości w miłości i nasze życie ma polegać na tym, że my będziemy dążyć do tego doskonałego wzoru, jaki nam Pan Jezus pokazał. No ale tu mamy tryb rozkazujący tak naprawdę, więc tak naprawdę przykazanie, że mamy miłować, dążcie do miłości. Mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie. I jeszcze wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Więc nie tylko miłujcie się, ale jeszcze w ogóle się wyprzedzajcie.
Efezjan w 5 rozdziale 1-2 mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. Chodźcie w miłości. Co znaczy chodzić w czymś? To znaczy, że to w ogóle to jest nasze życie, nasz sens, nasze jestestwo, tak? Że wszystko, co robimy, żyjemy, chodząc w miłości, po prostu powinniśmy być tą miłością. Tą miłość powinni ludzie w nas widzieć i powinna ona się dziać w nas, tak? Chodzić w czymś, to znaczy, że o tym, że to mamy cały czas w głowie, że jesteśmy świadomi tego, tak? I ile czasu w ogóle poświęcamy na myślenie o miłości? Takiej, no nie, bo innymi miłościami to też oczywiście się zajmujemy. 1 Koryntian 10:24. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. To są przysłowia, slogany, znamy to wszystko. A jakże to jest trudne. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy popatrzeć na nas tu, na nas zboże. Ile czasu poświęcamy innym ludziom, ile czasu sobie. Jakiej korzyści szukamy? Dla kogo żyjesz? Pomyśl o tym. Ewangelia Mateusza 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. To też jest takie proste. No i też wszyscy o tym wiemy od urodzenia. No co, chcę, żeby ktoś się zapytał mnie w ogóle, co u mnie? No to rób to, tak? To nie polega na tym, że my kogoś poprosimy, że ktoś się domyśli, że coś się stanie, nagle ludzi oświeci, zaczną do nas przychodzić i zaczną się interesować naszym życiem. Boże Słowo mówi, że to polega na tym, że my tak naprawdę musimy zasiać to i to do nas wróci, bo na tym polega Boża sprawiedliwość. Jeżeli chcesz, żeby się ludzie tobą interesowali, to ty się zainteresuj innymi ludźmi i to na pewno wróci do ciebie. I tak można mówić o różnych rzeczach. Tak to działa w Bożym Królestwie, że dopiero kiedy my dajemy, to wtedy do nas coś wraca. Tak? Z pustego, kiedy my jesteśmy bierni, no to też nic do nas nie wróci. Oczywiście nie jest to łatwe i to jest ten wzór doskonałość, do której mamy dążyć, bo mamy dążyć do miłości. Więcej fragmentów nie będę czytał, bo znamy wszystkie, w ogóle wszystkie, które tu dzisiaj czytałem, to mi się wydają takie popularne bardzo, przynajmniej dla mnie, bo je słyszę od dziecka w kółko. Kochani, spróbujmy jakoś podsumować ten temat, tak? Zastanowić się, dla kogo my tak naprawdę żyjemy. Domyślam się, że nikt z nas tutaj nie powie, że 100% żyje dla miłości albo 100% żyje dla własnej miłości, dla własnej chwały, dla egoizmu. Nic nie jest takie w życiu czarno-białe. Ale spróbujcie sobie tak procentowo może, no nie wiem, jakkolwiek zastanowić się, ile w was jest tej dobrej motywacji, tej miłości bliźniego, a ile w was jest egoizmu i rzeczy, które robicie tak naprawdę tylko dla siebie. Więc tak podsumowując, wiemy, że Bóg jest miłością, początkiem, wzorem miłości i że On zostawił nam przekazanie, że mamy się nawzajem miłować. Jest to nakaz, więc jeżeli nie stosujemy się do tego przekazania, to nie wypełniamy Bożego polecenia i tak naprawdę nie mamy relacji ani z Bogiem, ani z ludźmi. Dzisiaj chcę was zachęcić, żebyście pomyśleli, jak wygląda wasza relacja z Bogiem. Bo to, jak wyglądają nasze relacje z Bogiem, czy jak wyglądają nasze relacje z ludźmi, powiedzą nam, jak tak naprawdę wygląda ta nasza miłość w praktyce, tak? Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Jak sobie przypomnimy to, co mówiłem o Panu Jezusie, no to zadaj sobie pytanie, jak wygląda twoja rozmowa z Bogiem, twoje modlitwy, jak często się modlisz i co w ogóle Bogu mówisz? Bo może być tak, wiecie, że przychodzimy, Panie Jezu, proszę Cię o to, tamto, o wamto. I jak skończymy, to już jest koniec modlitwy. Wiemy, że to nie tak powinno wyglądać. Więc te trzy elementy, które robił Jezus, tak? On miał relację poprzez rozmowę bieżącą, przerabianie wszystkiego z Bogiem, ale też ta relacja polegała na modleniu się o innych, troszczeniu się o innych i też polegała na tym, że Pan Jezus przestrzegał Bożych przekazań. Więc jak wygląda ta relacja z Bogiem u ciebie? Czyli jak wygląda twoja modlitwa? Jak wygląda twoja troska o innych ludzi? Jak sobie pomyślisz o swojej modlitwie, to ile minut w tej modlitwie modlisz się o siebie,
o swoje i tak dalej, i tak dalej. A ile się pomodlisz tam, nie wiem, o innych ludzi, no, o sąsiadkę, kogokolwiek się modlicie. Myślę, że wielu z nas, jak sobie szczerze teraz odpowie, to te proporcje nie będą zadowalające, no nie? Pan Jezus podejrzewam, że jak się modlił, rozmawiał z Bogiem, to no może tam słowem wspomniał o sobie, a może nawet nie. Więc jak wygląda twoja modlitwa, jak wygląda twoje modlenie się o innych? My tu cały czas w zborze wzywamy, żeby się modlić o braci, o chorych, o starszych, o potrzebujących. Ale czy nie jest tak w naszym życiu, że zwykle ta modlitwa o innych to tylko jest w zborze w niedzielę? Czy modlisz się o innych i wylewasz i prosisz każdego dnia, w każdej rozmowie z Bogiem? Bo tak, myślę, robił Pan Jezus. No i ta relacja z Bogiem. Jak wygląda twoje przestrzeganie Bożych przykazań? Tu też nie trzeba szczególnie komentować, tak? Znamy je wszyscy, każdy, kto chodzi do zboru, kto kiedyś spojrzał w Boże Słowo, to dobrze wie, czego Bóg od nas oczekuje. Od dzisiaj wiemy, że podstawą jest ta miłość Boża, tak? Ale też wiele innych przykazań daje nam Biblia i my musimy wszystkie je stosować. Nie tylko wybrane, nie tylko te, które nam się podobają. Więc jak wygląda przestrzeganie przykazań w twoim życiu? Jeżeli nawalasz w czymkolwiek z tych trzech rzeczy, no to jest problem z twoją relacją z Bogiem. Bo Bóg nie jest człowiekiem. Po prostu tu nie ma jakiejś tam gadki, gdybania się i jakichś złudnych nadziei, że może Bóg nas jakoś inaczej potraktuje. On mówi tu prosto, jasno, jest nakaz i kropka. No. Nie przestrzegasz przykazań, nie możesz mieć ze mną relacji. Co to w ogóle za miłość? No, możemy mówić o miłości, jeżeli ktoś coś nam mówi, a my mamy w nosie jego prośby, jego błagania, jego potrzeby. No nie ma relacji. Więc dzisiaj pomyśl, jak wygląda twoja relacja z Bogiem. No i pomyśl też, jak wygląda twoja relacja z ludźmi. Myślę, że tu może być jeszcze większy problem niż w relacji z Bogiem. No bo znowuż przypomnijmy sobie, jak relacje z ludźmi wyglądały u Pana Jezusa. O Boże, chciałbym, żeby mógł, tak jak Pan Jezus, naprawdę się zajmować ludźmi, a nie sobą. Nie wiem, czy to jest realne. Znaczy jest realne, wiemy, no nie? Ale ile to będzie wymagało od nas? Kosztów i poświęceń, ile rezygnacji, tak? Bo przecież każdy z nas o czymś tam marzy, każdy chce mieć coś, zrobić coś. Możemy robić dużo rzeczy, ale najważniejsze jest w tym, żebyśmy robili to, co Bóg chce, no nie? Więc jak te relacje wyglądają? Ja wam powiem i myślę, że większość z nas tak ma. Ja mam naprawdę problem w relacjach z ludźmi. Znaczy nie mówię tu o was, no bo tu jest fajnie i w ogóle, no nie? No ale jak już pomyślimy o ludziach z zewnątrz, o sąsiadach, o ludziach, których może nawet nie znamy, no to czy my się o nich martwimy? Czy nie jest tak, że ogólnie ten świat jest nam obojętny? No, jak popatrzymy na obrady Sejmu, to czy my się martwimy tymi ludźmi? Wyłączamy zwykle, no nie? Wolimy, żeby to... No, lepiej szkoda czasu, tak się mówi zwykle, no nie? Ale to też są ludzie, no nie? Nimi też się powinniśmy przejmować. No, dużo zrobić nie możemy z nimi, ale możemy chociaż w modlitwie wołać do Boga. Jak wygląda twoja relacja z ludźmi? Ile masz takich ludzi, z którymi masz relację? Wiecie, Pan Jezus, znamy historię Pana Jezusa, wiemy, jaką On miał relację z Marią, Martą, z Łazarzem, jakich miał przyjaciół, jakie miał relacje z uczniami swoimi wszystkimi. Ja mu zazdroszczę tych relacji, bo ja nie mam aż tak dużo ludzi. Niewiele mam naprawdę ludzi, z którymi mam taką bliską relację. No ale przecież miłość istnieje w tych relacjach, no nie? Więc tak naprawdę, jak ktoś nie ma za bardzo relacji z ludźmi, to powinien o nie zabiegać. Bo my nie żyjemy po to, żeby sobie żyć dla siebie, tylko właśnie żyjemy dla ludzi. Bo w tym się ta miłość wypełnia. Zadbajmy o te relacje, które mamy. Być może mamy relacje, ale popsute jakieś, no nie? Też się tak zdarza. Być mamy relacje, które się sypły 20 lat temu i nie mamy ochoty w ogóle do tego wracać. No ale czy to jest miłość, to jest miłowanie bliźniego swego, że my się od kogoś odwracamy i nie chcemy już z nim rozmawiać do końca życia? Więc relacje, jak wyglądają nasze relacje z ludźmi, ile z nimi rozmawiamy, o czym rozmawiamy, ile się o nich modlimy.
co jeszcze Pan Jezus zrobił z tymi ludźmi? No poświęcał się dla nich, wiecie? Ja wam powiem, chcę wam powiedzieć, że zbór, kościół to są ludzie też, tak? Budynek to budynek, organizacja to organizacja, ale prawdziwym kościołem jesteśmy my, ludzie, inni ludzie. Więc też jakość naszej relacji z ludźmi pretenduje to, jak wygląda nasza relacja ogólnie z Kościołem, tak? Więc jak my mamy zmaszczone, mamy złe relacje z ludźmi, to nie będziemy mieć relacji w ogóle z Kościołem jakichś dobrych, no nie ze zborem, dobra, ograniczmy się do zboru, no nie? Więc zborze tak naprawdę, no ciężko mieć relacje z 300 osobami naraz, ale tu chcę zwrócić uwagę na te popsute relacje, no nie? Jak mamy mieć dobre relacje z ludźmi, to tak samo musi wyglądać nasze relacje ogólnie ze zborem, z kościołem. Pomyślmy o tym, jak to wygląda. Też myśląc o ludziach, o tym, jakie mamy podejście do nich, już wspomniałem o tych ludziach, nie wiem, nam nieznanych ogólnie, tak? Gdzieś tam są ludzie, wiemy, że ich jest pełno, ale mamy kochać ludzi. No, Bóg nie powiedział, że tylko wybranych ludzi, ale mamy kochać. I też w tym kontekście pomyślałem o temacie ewangelizacji. Bo to, że my idziemy do ludzi i mówimy im o Bogu, o Ewangelię, im zwiastujemy, to było główne zadanie Pana Jezusa, więc to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy to robić. Ale w tym też wyraża się nasza troska o innych. Więc jeżeli uważasz, że kochasz ludzi, że okazujesz im miłość, to twoim problemem życiowym powinno być też zwiastowanie Ewangelii i dążenie do tego, żeby innym zwiastować dobrą nowinę. Bo w tym wyraża się miłość też, że my troszczymy się i martwimy o życie innych. No i w tym momencie, żeby sobie to zweryfikować, pomyślcie sobie, ile wy się w życiu tym, ile my się w tym życiu zajmujemy tematem ewangelizacji, ile o tym myślimy, ile się o to modlimy, ile się w to angażujemy, bo to są przecież działania też konkretne zboru. Jaki jest twój stosunek do ewangelizacji? Ile o tym myślisz? Ile myślisz o ludziach niezbawionych? Bo to, ile tych myśli masz w sobie, też mówi o jakości twojej relacji i twojej miłości do ludzi. Wiecie, ja takie ostatnio doświadczyłem czegoś takiego bardzo fajnego, znaczy smutnego dla mnie, ale ja też nie ukrywam, że niedużo myślę o ewangelizacji, o ludziach, którzy, no można powiedzieć, są mi nieznani i obojętni. No nie? Chociaż znam wielu takich, których też trzeba ewangelizować, a nigdy im nic nie powiedziałem. I chcę wam powiedzieć, że jak bardzo dużo te myśli, ta troska o ludzi niewierzących mówi o naszej miłości, naszej relacji, bo naprawdę niewiele o tym myślałem. Ale to wynikało z tego, że po prostu też miałem relację kiepską z Bogiem. Więc to wszystko jakby to są naczynia połączone, jedno na drugie wpływa i uświadomiłem sobie, że mi ludzie są obojętni dlatego, że ja też jestem obojętny trochę na Boga i zaniedbuję Jego relację i nie ma we mnie tej miłości za dużo, albo w ogóle jej nie ma, bo może też tak być. I wiecie, tak sobie postanowiłem, że muszę do Boga bardziej zadbać o tą relację z Bogiem. I co zauważyłem, bo oczywiście to trwało trochę i to też polega na tym, że ciągle musimy o to zabiegać, bo jak tylko przestaniemy, to już ciśnienie spada, no nie? Ale jak czuję, że jestem blisko Boga, wiecie, było tak, że ja w którymś momencie, modląc się w domu, zwykle się nie modliłem, no raz na jakiś czas, ale zwykle w domu, jak się modliłem, to nie poświęcałem w modlitwie czasu na modlenie się o niezbawionych. I po prostu kiedy przybliżyłem się do Boga, to jakby samo mi to po prostu w modlitwie przyszło w ogóle do głowy i sam zacząłem się modlić o wszystkich po kolei, ale zrozumiałem, że to nie do końca jest decyzja, że sobie postanowimy, będę się modlił, tak? To wychodzi ze środka, z tej miłości jakby wynika, tak? Więc tu jakby musimy się na tej miłości skupić, bo wtedy wypłynie wiele rzeczy samo, tak? Więc jak wyglądają nasze myśli o ewangelizacji, o innych ludziach? Nie wiem, co sobie teraz myślicie, ale ja wielokrotnie, jak myślałem o tym temacie, już to tu też powiedziałem nieraz, to tak sobie doszedłem do wniosku, że to po prostu jest niemożliwe, żeby tak funkcjonować jak Pan Jezus. No nie wiem, po prostu tak sobie myślę.
chcę wam powiedzieć, że no już przed chwilą to też powiedziałem, ale jeżeli wierzę, że każdy z was odpowiedział sobie na to pytanie, tak? Co was motywuje i dla kogo żyjecie? Podejrzewam, że wielu z nas, tak jak ja, doszło do wniosku, że ma problem z egoizmem, że myślimy dużo o sobie, często więcej o sobie niż o innych. I teraz co my mamy z tym zrobić? Bo oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz się załamali i w ogóle stwierdzili, że to nie ma sensu. To rozwiązanie jest proste i już przed chwilą o tym wspomniałem, tak? Jakby wszystkie nasze działania, nasze czyny, które, bo mówię, że miłość to czyn, tak? Więc te czyny miłości, wszystkie to wszystko, co robimy, to musi wypływać z miłości, którą po prostu mamy. Więc jakby tu nie bez powodu mówiłem, że pierwsze o relacji z Bogiem, a potem o relacji z ludźmi, bo siły do relacji z ludźmi, siły do kochania ludzi, miłość do ludzi w ogóle znajdziemy tylko u Boga i bez Boga po prostu tego nie ogarniemy. Nie jesteśmy w stanie kochać ludzi, ile z takich ludzi, którzy po prostu nam coś zrobili, no nie? I po prostu automatycznie mamy taką blokadę, żeby ich miłować. No i człowiek nie jest w stanie tego zrobić, nie jest w stanie tego przeskoczyć. Jedynie możemy to zrobić w miłości Bożej. Musimy jej doświadczyć, musimy ją otrzymać, przyjąć i też musimy być przez nią przemienieni, tak myślę. To znaczy, że musimy zdać sobie sprawę, zobaczyć, jak wielka była ta miłość Boża, bo dopiero ten ogrom i ta doskonałość Bożej miłości, ta śmierć Pana Jezusa na krzyżu dopiero powoduje, że po prostu nas rozkłada na łopatki. I mając świadomość tego, że ta miłość była tak wielka i tak wspaniała i tak przemieniająca, jesteśmy w stanie tę miłość okazywać innym ludziom. Bez Boga tego nie zrobimy, nie ogarniemy. A że to musimy zrobić, to do dzieła.